Hej kochani, dzisiaj mam wam do pokazania kilka nowości. To będzie takie szybkie Get Ready With Me, ponieważ mamy już 10, o 12 jestem umówiona z moją Gosią. Także przechodzimy od razu do rzeczy. Mam tutaj tylko kilka produktów, nie będzie to cały makijaż, ale wszystko po kolei. I na pierwszy rzut pójdzie korektor. To jest nowy korektor. Nie powiedziałabym, że jest już aż tak nowy, ale jeden z najnowszych z Make Up Revolution Fast Base Concealer. I on jest zakończony gąbeczką. Nie widziałam go u nikogo na polskim YouTubie, co prawda, może też z tego względu, że ja prawie nikogo z polskich YouTuberów nie oglądam. No ale coś by na pewno w oczy mi się rzuciło. Otwórzmy go. I ten korektor zobaczyłam na kanale SOP i ona twierdzi, że jest lepszy od tego Conceal and Define, także o tym się przekonamy. Ma być lekki, mocno kryjący, no, po prostu do zakrywania cieni pod oczami, nic więcej tutaj napisane nie jest, numerek C1, wzięłam sobie najjaśniejszy odcień. Gąbeczka, no nie przepadam za korektorami z gąbeczkami, ale zobaczymy. No idzie coś. O, mamy. Nie wiem, nałożymy go najpierw pod jedno oko, zbliżę się do was. Nałożymy go najpierw, tak jak mówiłam, pod jedno oko. Nie wiem, ile go nałożyć. Wystarczy, żeby zobaczyć po prostu, jakie ma krycie. Na twarzy, jakby kogoś interesowało, mam oczywiście Catrice. No krycie to on ma. No, jak widzicie, krycie to on ma na pewno bardzo duże. Mogłam chyba sięgnąć po odcień C2. Dobra, na razie tylko tyle, co było. Nic więcej nie wyciskałam na ten aplikator. Ale wydaje mi się, że on nie będzie zastygający. No wow, krycie ma bardzo fajne. On kosztuje tyle samo, co ta mała wersja tego Conceal and Define, czyli 4 funty. No i widzę, że przybija się dzisiaj jakieś słońce. Damy sobie jeszcze troszkę tu. Jakbym miał pisać formułę, to nie jest to najbardziej lejący korektor, ale nie jest też najbardziej gęsty. I podejrzewam, że tak jak większość tych wszystkich produktów, które wypuszcza teraz Make Up Revolution, wszystkie te odcienie są tak same jak odcienie podkładów i właśnie tych poprzednich korektorów. Także to akurat jest bardzo fajnym rozwiązaniem, bo jak ktoś w końcu dobrał sobie odpowiedni odcień, to tutaj już nie będzie miał z tym żadnego problemu. No, jestem pod wrażeniem. I na razie mi się tutaj o dziwo nic nie zebrało. No, super. Dobra, przypudruję oczy, zrobię brwi, zrobię makijaż twarzy i przejdziemy do makijażu oczu. Dobra kochani, jak widzicie, zaczęłam malować oczy i chciałam to zrobić bez dźwięku, żeby się skupić na tym i muszę od razu wam powiedzieć, co tu się dzieje. Jak widzicie, to jest paleta z Make Up Revolution, która wygląda tak. Nazywa się Reloaded Iconic Division. No i kolory są bardzo fajne, ale po nałożeniu 3 kolorów na oczy śmiem twierdzić, że to jest jedna z tych palet, jeśli którą będziecie chcieli zrobić coś bardziej skomplikowanego, czyli tak jak w moim przypadku już na górę powiekę nałożyć 3 kolory, to stworzycie sobie coś mniej więcej na kształt siniaków na oczach, tak. To połączenie kolorów, jak zaczęłam blendować, po prostu w głowie mi się zapaliła lampka, że mam podbite powieki. Nie wygląda to najgorzej, chciałam stworzyć taki bardzo jesienny makijaż oczu dzisiaj,
Po długim, długim rozcieraniu, dokładaniu i przenikaniu, wiecie, nakładałam cienie na siebie, blendowałam i nakładałam i blendowałam. Nie wygląda to najgorzej, ale musicie mieć na uwadze, no zresztą widzicie, to są takie kolory, którymi spokojnie możecie zrobić cieniaki, także paleta na Halloween, proszę bardzo. I teraz, żeby to naprawić, będziemy musieli zrobić sobie jakiś cut crease, żeby naprawić sytuację. Kolejny pigment i kolejny brokat z Revolution Pro sobie domówiłam. I mamy tutaj brokat, taki złoty, i pigment Money Tree. I to jest taki właśnie turkusowo-brązowo-zielony. I wydaje mi się, że nałożymy sobie dzisiaj właśnie ten pigment. Także robimy cut crease. Myślałam też, żeby nałożyć na początek cut crease ten cień, później tamten pigment i miejmy nadzieję, że to uratuje śniaki, które powstały mi na oczach. Crease zrobione i weźmiemy sobie jeszcze więcej pudru, bo ja później tych drobinek z twarzy nie usunę. Miałam jeszcze baking pod oczami, ale jak blendowałam te siniaki na oczach, to troszkę omiotłam, bo ta paleta niestety, ale bardzo się pyli. I tym samym płaskim pędzelkiem wytrę go sobie o dłoń. Sięgamy po ten metaliczny zielony. Miejmy nadzieję, że to był dobry wybór. Uch, i ten cień jest bardzo suchy jak na taką formułę. Cienie metaliczne zazwyczaj są takie bardziej kremowe. No a ten cień to chyba tylko i wyłącznie same drobinki. Więc spróbuję go wklepać palcem. Dobrze. Jestem rozczarowana tym cieniem, ale przechodzimy do tego pigmentu. Przesypię sobie go troszkę na wieczko, ten sam pędzelek. Mam nadzieję, że to mnie nie zawiedzie. I on mi przypomina troszkę cień Secret Garden z Make Up Geek. Tylko tak jakby kolory tutaj były, ale ładnie się mieni. Kolory są tutaj odwrócone na odwrót. W Make Up Geek widać więcej tej zieleni, ten podton brązu i takiego fioletu jest na drugim miejscu, a tutaj właśnie brąz i fiolet są na pierwszym miejscu i ta zieleń gdzieś się jednak przybija, przepiękny odcień. Wiecie co, ten makijaż dzisiaj to po prostu jedna wielka tragedia. Jest tragicznie, wy tego na nagraniu nie widzicie, ale ja się będę po prostu wstydziła, więc szybkie zakupy i wracam do domu. To jest tragedia. Blendowanie jest tragiczne. Tutaj są dziury. Tutaj tego już się nie da rozblendować. Tutaj zrobiły mi się plamy, na które nawet już nie jestem w stanie nic przykleić. Dokładałam glitter primer, żeby to zakryć. Tutaj jest tragedia. Zrobię jakieś bardzo duże brązowe kreski, żeby odciągnąć od tego uwaga i wykorzystam do tego jakąś pomadkę Jeffree Star. Nie wiem, miejmy nadzieję, że to trochę pomoże. Mam tutaj odcień Leo i tak jak mówiłam, zrobimy sobie kreski. Dokończyłam makijaż cały już poza kamerą, nawet nie wiem, dokończę nagrywać ten film, ale przy składaniu zobaczę, czy w ogóle jest cokolwiek warte publikacji. Ostatecznie ten makijaż nie wygląda najgorzej. Ta kreska pomadką naprawiła tak w zasadzie wszystko. Tutaj to cieniowanie, które było na końcu, zostało przykryte. I nie wygląda to najgorzej, dlatego ten sam kolor mam na ustach. To znaczy eyeliner i pomadka to ten sam produkt, żeby jakoś wszystko się w miarę zgrało, a na dolną powiekę nałożyłam tylko ten żółty z palety, a w kąciki nałożyłam biały cień z Blood Sugar Jeffree Star. No i tak to wygląda, rzęsy zakryły resztę błędów i nie wiem, no chyba tak śmiało mogę iść na zakupy. Ale nie jest to najlepszy makijaż, jaki zrobiłam, pokażę Wam jeszcze może troszkę bardziej z bliska, jak to wygląda. Patrząc się tak, nie widać w sumie żadnych błędów, ale jeśli przymknę oko, to widzicie tutaj plamę, której się nie da rozblendować, no i nie wygląda to
już najlepiej. Dla mnie w makijażach nie ma miejsca na takie rzeczy i z drugiej strony jest podobna sytuacja. Także tak wygląda skończony makijaż. Porażka, no mogę stwierdzić, że niestety tak troszkę delikatnie. Nie uważam jednak, żeby to była zła paleta, bo w momencie, kiedy miałam nałożony tylko ten żółty cień na powiekę, to było w miarę dobrze. Może formuła tych cieni jest troszkę zbyt sucha, że one ze sobą za bardzo nie chciały się łączyć, ale wydaje mi się, że do prostych, takich minimalistycznych makijaży ta paleta naprawdę będzie ciekawa. Gdybym zostawiła tylko ten żółty, odcięła sobie powiekę, nałożyła inny cień, dolna linia, kreska, wydaje mi się, że byłoby dobrze, także ja tej palety nie skreślam, bo naprawdę bardzo podobają mi się te kolory, no szkoda, że mi wyszły takie, jak mówiłam już, siniaki. Więc ta paleta tak i nie, dam jej na pewno kolejną szansę. Jeśli chodzi o korektor, to naprawdę jestem zadowolona, bardzo ładnie to wygląda. Nie wiem, czy jest lepszy od tego Conceal and Define, wydaje mi się, że są na równi. Następnym razem, jutro mam wolne, także nałożę jeden pod jedno oko, drugi pod drugie, zobaczę, jaka jest faktycznie różnica i który jest lepiej, dam wam na pewno znać w jakimś filmie. Jeśli chodzi o te produkty z Revolution Pro, dla mnie bomba, mam kilka innych, w drugiej szufladzie, która jest za daleko, mam kilka innych brokatów i pigmentów, pokazywałam je wam w filmie, który na pewno zobaczycie przed tym filmem, o tych pigmentach, brokatach i cieniach. Także wydaje mi się, że warto zainwestować w kilka takich pięknych, ciekawych kolorów, to jest dość duża pojemność, także możecie zawsze z kimś się podzielić, sobie odsypać trochę, czy się powymieniać kolorami, bardzo wam polecam. Wiecie, pigmenty, brokaty, to są takie bardzo ciekawe uzupełnienia makijażu, także widzicie, prawie ten pigment naprawił dzisiaj sytuację. Dobra, kochani, mam nadzieję, że taki nieudany film wam się spodoba. No nie zawsze jest tak, jakby się chciało, a może wam pokażę, no co zrobić? Co zrobić, kochani? Nie ma co udawać, że makijaż zawsze wychodzi piękny, perfekcyjny, że zawsze wszystkim się wszystko tutaj na YouTubie udaje, w tych tutorialach, także mam nadzieję, że chociaż... straciłam głos. Mam nadzieję, że chociaż docenicie albo obejrzycie do końca ten film. Dajcie znać, czy macie któryś z tych produktów, a ja wam dzisiaj dziękuję za oglądanie. Będę dzisiaj prawdopodobnie nagrywać film z moją Gosią, także mam nadzieję, że się zgodzi. Trzymajcie kciuki, a my widzimy się w następnym filmie. Buziaki! Pa, pa!